Programowanie neurolingwistyczne. To uporządkowany zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. NLP było pierwotnie promowane jako efektywna i szybka sztuka doskonalenia. W środowiskach naukowych NLP nie uzyskało akceptacji, ponieważ wiele założeń nie zyskuje potwierdzenia w badaniach i doświadczeniach. Najczęściej NLP jest powiązane z metodami służącymi zwiększeniu samomotywacji, zdolności negocjacyjnych, umiejętności uwodzenia czy prowadzenia kampanii wyborczych. Jest również z powodzeniem wykorzystywane w kwestiach związanych z psychomanipulacjami i wywierania wpływu. Jest powiązane z tym, co nazywamy socjotechniką albo inżynierią socjalną. Jednym z najbardziej znanych hakerów jest Kevin Mitnick, który wykorzystał tę technikę do włamywania się do banków. Elementy NLP wykorzystują również korporacje, przedsiębiorstwa i firmy reklamowe. NLP co do zasady ingeruje w przekonania człowieka o przeszłości i otaczającym świecie. Może to zostać wykorzystane w celach terapeutycznych, może też służyć manipulacji psychologicznej.